A więc dotąd omówiliśmy to ogrodzenie. Poznaliśmy tą symbolikę zawartą w tym ogrodzeniu. To wejście, brama. Pan Jezus powiedział, ja jestem drzwiami. Kto przeze mnie wejdzie, wejdzie i wyjdzie i zbawiony będzie. A teraz wejdziemy do środka, właśnie przez tą bramę. Pierwszą rzeczą, jaką napotykamy, to jest ołtarz miedziany. Ten ołtarz miedziany, nazywany również ołtarzem całopalenia, ołtarzem ofiarnym, on jest opisany też w 27 rozdziale, ale od pierwszego wiersza. Czytamy tak. I zrobisz ołtarz z drzewa akacjowego, 5 łokci długi, 5 łokci szeroki i 3 łokcie wysoki. Ołtarz będzie czworograniasty. Na 4 jego narożnikach zrobisz rogi. Rogi te tworzyć będą z nim jedną całość i pokryjesz go miedzią. To jest wstęp tego opisu do ołtarza miedzianego. Był dosyć sporych rozmiarów, bo 5 łokci to jest 2,5 metra. Był to kwadrat 5 łokci na 5 łokci, czyli 2,5 na 2,5 metra, wysoki na 3 łokcie, w połowie, czyli te 1,5 metra, 3 łokcie. W połowie była taka kratownica, taki ruszt wykonany z miedzi. Ołtarz ten był przedziwnej konstrukcji, jeżeli chodzi o to, do czego miał służyć. Bo tu miały się spalać ofiary ze zwierząt, a wykonany był ołtarz z drewna pokrytego miedzią. O czym nam mówi ten ołtarz? Co symbolizuje ten ołtarz? Była to pierwsza rzecz, jaką napotykamy po przekroczeniu bramy. Myślę, że tu mamy jednoznaczne skojarzenia. Ten ołtarz wskazuje nam, czy zapowiada nam krzyż Golgoty. Kiedy przyjdziesz do Pana Jezusa, to przede wszystkim przychodzisz do Niego pod krzyż. Już wcześniej wspominałem, nie ma czegoś takiego jak wierzę w Jezusa bez osobistego upamiętania. Nie ma czegoś takiego. Grzesznik musiał sobie uzmysłowić. Wracamy do tych czasów, kiedy ten ołtarz funkcjonował. Izraelita musiał sobie uzmysłowić swój grzech, że zgrzeszył przeciwko prawu. Musiał wziąć zwierzę. Niekoniecznie musiał to być baranek. To trzecia Mojżeszowa opisuje od początku ten system ofiarniczy. To będzie później. Niekoniecznie to był baranek, mógł być baranek. Może dobrze jest, jeżeli pozostaniemy przy tym obrazie baranka. I z tym zwierzęciem przekraczał tą bramę. Stawał pod ołtarzem. Podchodził do niego kapłan. Tu na terenie dziedzińca służyli kapłani. Grzesznik kładł rękę na głowie tego baranka, wyznawał swój grzech. I zabijał tego baranka. Zabijał to zwierzę. Krew z tego zabitego zwierzęcia była chwycona przez kapłana do specjalnego naczynia. I z tą krwią w
wchodził do środka i kropił pewne części przybytku. Resztę krwi wylewał u podstawy ołtarza. Krew, przelana krew, była świadectwem, że zostało oddane życie. Za grzech, grzech żąda, może nie tyle grzech, zakon żąda, że grzech musi być odkupiony życiem. Zapłatą za grzech jest śmierć. Życie ciała jest we krwi. Wylana krew świadczyła, że zostało oddane życie. I to odnosi się również do krzyża Golgoty. Pan Jezus poszedł na krzyż Golgoty. Został zabity. Przelała się krew. Krew jest dowodem, że zostało oddane życie. Dlatego Jezus, Boży Syn, druga osoba trójjedynego Boga, musiał przyjąć ciało, bo Boga nie można zabić. Dlatego w innym miejscu jest napisane: ciało mi przysposobiłeś. Musiał przyjąć ciało i to ciało zostało zabite. Przelała się krew u podstawy krzyża. Ta krew się przelała. Dowód, że życie zostało oddane. Izraelita po złożeniu ofiary i wieże zostało rozebrane, tłuszcz zebrany z wnętrzności razem z nerkami spalany był na tym ołtarzu. Reszta była zwijana w skórę tego zwierzęcia, wynoszona i spalana na miejscu czystym, poza obozem. Tu był spalany tłuszcz nerki. Wyobrażamy sobie, tłuszcz jak się zapali, daje niezwykłą temperaturę. To wszystko się paliło. Temperatura. Ogień, wyraz Bożego oczyszczenia i Bożego sądu. Krzyż Golgoty, zapowiadany przez ten ołtarz. O czym mówią te materiały? Czy rzeczywiście te materiały potwierdzają to nasze spojrzenie, że ten ołtarz zapowiada krzyż Golgoty? To drewno. Drewno mówi o człowieczeństwie Pana Jezusa Chrystusa. Tu właśnie jest, tu właśnie to widzimy, że drewno mówi o Jego człowieczeństwie. Pan Jezus był w pełni człowiekiem. On był w pełni człowiekiem. I to drewno o tym mówi. Wyrósł z suchej ziemi, jako latorość. Tak uczy Księga Izajasza. Natomiast ta miedź, właśnie z tą miedzią to jest tak, że Biblia podaje pochodzenie tej miedzi. Skąd ta miedź została wzięta? I to nam bardzo dużo mówi. Kiedy otworzymy 4 Księgę Mojżeszową na 16 rozdziale, tam jest opisany bunt książąt izraelskich. Zaczęło się to od 3 ludzi, w końcu się to rozlało na 250 książąt izraelskich. To 16 rozdział opisuje. Na czym polegał ich bunt? Kapłani mieli prawo składać kadzidło i tylko oni. Ale ci książęta się zbuntowali i powiedzieli tak. Porobiliśmy sobie kadzielnicę. Ja to streszczam swoimi słowami, ten rozdział. Porobiliśmy sobie kadzielnicę i my też chcemy składać kadzidło przed Panem Bogiem. Kiedy Mojżesz o tym się dowiedział, był przerażony. Przychodzi z tym do Boga. Mówi mu, że tak sprawy wyglądają. Bóg mówi mu tak. Zawołaj tych, co sobie porobili kadzielnicy, niech się ustawią w jednym szeregu. A ty z Aaronem stań naprzeciwko nich. A ja dokonam sądu. I ten sąd opisany jest w 35 wierszu tego 16 rozdziału.
Ogień też wyszedł od Pana i pochłonął owych 250 mężów, którzy ofiarowali kadzidło. Został dokonany sąd. Ale to nie koniec tej historii. Czytamy w 17 rozdziale pierwsze wiersze. Przeczytajmy to. 17 rozdział 4 Mojżeszowej. Czytam od pierwszego wiersza. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy. Powiedz do Eleazara, syna Aarona, kapłana, niech pozbiera kadzielnicę z pogorzeliska, a ogień niech rozrzuci daleko, były bowiem poświęcone. Kadzielnice tych, którzy swój grzech przypłacili życiem, przekujcie je więc na blachy na pokrycie ołtarza, gdyż oni przynieśli je przed Pana, więc są poświęcone, niech będą znakiem dla synów izraelskich. Wziął więc Eleazar kapłan miedziane kadzielnice, które przynieśli ci spaleni i przekuli je na blachy na pokrycie ołtarza. Niezwykłe. Bo tu akurat przy miedzi pokazane jest źródło pochodzenia tej miedzi. Te kadzielnice, one przeszły przez ogień sądu Bożego. I ostały się. I Pan mówi, z tych kadzielnic zróbcie blachy i pokryjcie ten ołtarz. Bo to nam mówi, że Pan Jezus, Boży Syn, a zarazem w pełni człowiek, przyjął na siebie ogrom sądu Bożego za nasze grzechy. Został zabity. Przelała się krew. Ale się ostał, zmartwychwstał. I o tym nam mówi pochodzenie tych blach miedzianych tego ołtarza. To właśnie miałem na myśli, kiedy podkreślałem, że tu u podstawy musimy szukać tych słupków, musimy szukać w innym miejscu w Piśmie Świętym znaczenie tej miedzi. Natomiast tu wyraźnie widzimy, co Bóg chce nam powiedzieć przy ołtarzu. Skąd ta miedź? Co z tą miedzią się stało? Jej pochodzenie. I dlaczego akurat tą miedzią Bóg kazał obić ten drewniany ołtarz? Ale możemy sobie zadać teraz pytanie, czy taki ołtarz wykonany z takiego materiału, przecież drewno jest materiałem palnym, a miedź wcale nie jest taka odporna na temperaturę. A tu było wiele ofiar składanych. I to dziennie. Czy taki ołtarz wykonany z tych materiałów, on mógł to wytrzymać? Tak sobie myślę, że gdyby ktoś dziś skonstruował taki ołtarz według tego opisu, bardzo łatwo by to szło zrobić. I spróbowałbyś zapalić choćby jeden raz ogień na tym ołtarzu. To się to wszystko powygina, spali, zniszczy. A ten ołtarz służył Izraelitom przez długie, długie lata. Jak to jest możliwe? Wiecie, są takie komentarze, jest taka książeczka żółta, Złoty Dom. I nawet tam to znalazłem, gdzie tam sugerują, tak opisują, że gdzieś tam to było chyba w Anglii, zapalił się ogień w banku. I ten ogień się nie przeniósł na cały budynek, bo na jego drodze w korytarzu stanęły drzwi obite, drewniane drzwi obite blachą miedzianą. Ktoś, który troszeczkę oczytany w Piśmie Świętym powiedział, no tak, już w Piśmie Świętym jest napisane, że to jest najbardziej odporny materiał na ogień. Nie wierzcie temu. Akurat, to jest dobra książeczka, akurat tego opisu bym nie trzymał. Nie wierzyłbym temu opisowi. Tam robiono wszystko, żeby ten ogień zagasić. Może te drzwi były poddane kilka minut, albo może pół godziny, albo może godzinę pod działanie ognia. A później strażacy się pojawili i robili wszystko, żeby ogień zagasić. No to, natomiast tu robiono wszystko, żeby ten ogień się palił. Jak to możliwe, że ten ołtarz się nie zniszczył, nie powykręcał, że to drewno nie zwęglało? Bo ten ołtarz
mówi o pewnej prawdzie, którą znajdujemy później w wypowiedzi o krzyżu. Mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Patrzą na krzyż, ty mu mówisz o zbawieniu w Chrystusie, a on mówi, to jest głupstwo, to nie może działać. Ja muszę sobie zapracować na swoje zbawienie. To tak nie działa, to jest głupstwo. Mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Natomiast dla nas, którzy z Bożej łaski dodają, dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Ten ołtarz nie miał prawa wytrzymać jednej próby ognia. Ale Bóg kazał nam coś powiedzieć, chciał coś nam powiedzieć przez konstrukcję tego ołtarza. I za tym stała Boża moc, Boża ręka, że ten ołtarz funkcjonował i się nie spalił. Jezus Chrystus, Boży Syn, w pełni człowiek, oddał, przepraszam, dobrowolnie swoje życie za nas grzeszników. Przeszedł grozę sądu Bożego, ogień sądu Bożego. Został zabity. Umarł za nasze grzechy, został pogrzebany, ale trzeciego dnia zmartwychwstał. Ostał się, jest zwycięzcą. Na tym pogorzelisku, jak te kadzielnice, został znaleziony. Odkupienie się dokonało. Nie wierzymy w martwego odkupiciela. Wierzymy w żywego odkupiciela, który żyje, który siedzi po prawicy majestatu w niebie, a jest naszym orędownikiem, jest naszym pośrednikiem, jest jedynym pośrednikiem między Bogiem a nami grzesznymi ludźmi. To właśnie mówi nam ten ołtarz. Tu przy ołtarzu grzesznik dostępował odkupienia, oczyszczenia z grzechów. Wiecie, w Izraelu to było tak. Jeżeli grzesznik odchodził, mógł odchodzić z podniesioną głową, kiedy złożył ofiarę. Ale kiedy sobie uzmysłowił, że zgrzeszył, musiał to powtórzyć. Musiał znowu poszukać zwierzę i musiał znowu przyjść. Musiał znowu złożyć tą ofiarę. To nam pokazuje, wiecie, grzech jest kosztowny, grzech się domaga. Pan Jezus złożył jednorazową, wystarczającą ofiarę za Ciebie i za mnie, za nas, za cały świat. Aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale był zbawiony i miał życie wieczne. Kiedy przyjdziesz z pokorą, z upamiętaniem pod krzyż Golgoty, doznajesz zbawienia, odkupienia. Następną rzeczą, zaraz za tym ołtarzem, a wejściem do namiotu zgromadzenia, do tego miejsca świętego, był taki dziwny przedmiot, kadź miedziana. Ta kadź miedziana, ona jest opisana w 38 rozdziale. Zaraz, w 30, przepraszam. W 30 rozdziale, tak. Od 18 do 21 wiersza. To jest krótki opis, a tak ważny, że go przeczytam w całości. Zrobisz też kadź miedzianą i podstawę dla niej z miedzi do obmywań i postawisz ją między namiotem zgromadzenia a ołtarzem, czyli właśnie w tym miejscu. Widzicie? I nalejesz do niej wody. Do niej wody. Aaron i jego synowie będą w niej obmywać swoje ręce i swoje nogi. Gdy wchodzić będą do namiotu zgromadzenia, obmyją się wodą, aby nie umarli. Również gdy będą przystępować do ołtarza, by służyć Panu, spalając dla Niego ofiarę ogniową, obmyją wtedy swoje ręce i nogi, by nie umarli. To będzie dla Niego i dla Jego potomków wieczystym przepisem po wszystkie ich pokolenia. Kapłani, którzy służyli tu na terenie przybytku, na terenie dziedzińca i w miejscu świętym, każdorazowo, kiedy przystępowali do służby przy ołtarzu albo wchodzili do miejsca świętego, mieli społeczność,
każdorazowo musieli obmyć ręce i nogi. Właśnie tą wodą z tej kadzi. Jeżeli tego nie zrobili, jest powiedziane, aby nie umarli. Czyli gdyby tego nie zrobili, pomrą. To jest bardzo ważne, żeby zrozumieć przesłanie tej kadzi. Bo ta kadzi ma nam coś do przekazania. O czym nam mówi ta kadzi? Przede wszystkim zbierzmy takie informacje. Korzystali tylko kapłani. Trochę wyprzedzam, kapłani są symbolem ludu Bożego. Nowotestamentowego ludu Bożego. Kapłani są symbolem Kościoła, są symbolem zbawionych. To jest jedno. I oni tylko mieli prawo korzystać z tej kadzi. Drugie, ta kadź w opisie nie ma kształtów, nie jest opisana, jak wyglądała. Nie jest powiedziane, że akurat taki kształt. Gdybyście spotkali model i tego przybytku, byłaby ta kadź inaczej wyglądała. Nie róbmy z tego problemu, gdyż nie ma opisu, jakiego kształtu ta kadź była. Akurat tu jest taki model. Natomiast jest powiedziane, że wykonana była z miedzi. Jest, to jest właśnie 38 rozdział, tym razem 8 wiersz. Zrobił też kadź z miedzi, jej podstawę także z miedzi, z lusterek kobiet. Tu jest również pokazane źródło pochodzenia tej miedzi. I to nam bardzo dużo mówi. Z lusterek kobiet. Tu przed namiotem zgromadzenia służyły kobiety. Nie łączmy tego z jakąś nieczystą sprawą. W Izraelu to było nie do pomyślenia. Jakąś nieczystą sprawą to by może było związane, gdyby chodziło o kulty pogańskie, ale nie w Izraelu. Biblia nie mówi, jaką służbę wykonywały. Być może było tyle tych grzeszników, że trzeba im było podać jedzenia, wodę albo jeszcze jakąś inną rzecz. A jak to kobiety lubią się przeglądać, przecież nie mężczyźni, prawda? Miały lusterka. A wtedy nie było takich lusterek jak dzisiaj, ze szkła, tylko z miedzi. Wypolerowana blaszka z miedzi służyła jako lusterko. I to lusterko dawało jakieś odbicie. Nie było takie może doskonałe jak dzisiaj. I Bóg mówi tak, pozbieraj te lusterka i z tej miedzi zróbcie tą kadź. Czy mamy już skojarzenia, o czym nam ta kadź mówi? Mówi nam o Duchu Świętym. Ta kadź jest obrazem Ducha Świętego. Dlatego nie ma wymiarów, bo przecież Ducha Świętego nie można zwymiarować, nie można ukształtować. Dlatego jest powiedziane tylko o samej kadzi, z lusterek kobiet. Wiecie, jest takie słowo, to jest u Jakuba. A to może jeszcze później. Może najpierw jeszcze o wodzie, nim do tego Jakuba sięgnę. Sama kadź mówi nam o Duchu Świętym. Natomiast ta woda, wiecie, jest takie prawo fizyczne, że woda, to dotyczy cieczy, ale pozostańmy przy wodzie, bo tu jest mowa o wodzie. Woda przybiera kształt naczynia. Jak wlejesz do kubka wodę, to ta woda przybierze kształt tego kubka wewnątrz. Ta kadź miała swój kształt. Mojżesz wiedział, jak to powinno być zrobione. I była napełniona wodą. Ta woda przyjęła kształt tej kadzi. Woda mówi nam o Słowie Bożym. Nie o chrzcie. Pamiętam, kiedyś miałem w jednym z historycznych kościołów wykład na ten temat, a siedział ksiądz. I było widać, jak o tym mówiłem, to aż go podnosiło. Nie bardzo się zorientowałem, o co mu chodzi, ale kiedy tylko skończyłem, doskoczył do mnie i mówi, jak nie mógł Pan powiedzieć o chrzcie? Przecież to jest mowa o chrzcie. Nie, nie.
To jest mowa o działaniu Ducha Świętego przez Słowo. To Duch Święty nadaje właściwe znaczenie Słowu Bożemu. Pan Jezus powiedział: wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem. A w innym miejscu, to jest list do Efezjan, kiedy jest opis Kościoła, którego nabył Chrystus, jest powiedziane: oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo. Ta woda mówi o Duchu Świętym, który działa przez słowo. Wiecie, my jesteśmy obmyci krwią Chrystusa. My jesteśmy oczyszczeni z grzechów naszych krwią Chrystusa. Ale dowiadujemy się o tym przez słowo. Gdyby nam słowo nie było zostawione, to byśmy o tym nie wiedzieli. To Słowo Boże nam mówi, że jeżeli wyznajemy grzechy, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. I w tym znaczeniu to Słowo nas oczyszcza. I dlatego Pan Jezus powiedział, On to powiedział do swoich uczniów. Nie powiedział to do tłumów, ale powiedział to do tych, którzy za Nim poszli. Wy jesteście już czyści dla Słowa, które wam głosimy. Chrystus nabył Kościół, którego oczyścił przez Słowo. Który został oczyszczony przez Słowo. No nie wiem, czy akurat ten wyraz ochrzcił w tym wypadku jest tu najtrafniejszy. Można by było powiedzieć. Ale my jest tak. Ale my przez Słowo ochrzczeni, zanurzani jesteśmy w Chrystusa. No. Tak by to było trzeba powiedzieć. A więc widzicie, czytają. I teraz zwróćmy do tego bardzo surowego słowa. Jest powiedziane, że jeżeli kapłani, przystępując do służby, nie obmyją ręce i nogi, zostaną wytraceni, wygubieni. Jest powiedziane, powiedz im, żeby to uczynili, bo jeżeli tego nie uczynią, umrą. O co tu chodzi? Wiecie, my jako z łaski Bożej, Boże dzieci, które przeszliśmy przez tą bramę, czyli przyszliśmy do Pana Jezusa Chrystusa, stanęliśmy pod krzyżem Golgoty. Tu doznaliśmy oczyszczenia krwią Pana Jezusa. Jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Dla nas Słowo Boże teraz jest otwarte. Patrzymy, czytając Biblię, widzimy kształt tego słowa, jaki nadaje Duch Święty. I tu teraz warto przytoczyć Jakuba. Jakub mówi, że czytając Słowo Boże, przeglądamy się w nim jak w lustrze. I dlatego Pan mówi, weź lusterka kobiet, bo chciał nam to właśnie przekazać. Czytając Słowo Boże w mocy Ducha Świętego, widzimy siebie jak w lustrze. My jesteśmy jednorazowo obmyci cali. O tym będzie mowa, kiedy będzie mowa o kapłaństwie. Trochę teraz wyprzedzam, żeby tak przygotować. Kapłani, kiedy byli wprowadzani w urząd, musieli się rozebrać w tym miejscu i byli obmyci jednorazowo w tej kadzi. I wtedy byli ubierani w szaty kapłanów. Natomiast kiedy już sprawowali tą funkcję kapłanów, ta czynność już nie była powtarzana, dopóki ten kapłan żył. Natomiast był nakaz, żeby myć ręce i nogi. Bo wiecie, sprawa wygląda tak. Jako dzieci Boże, zrodzeni z Ducha Świętego, będący świątynią Ducha Świętego, znający Słowo Boże, dowiadujemy się, że niestety, ale nam towarzyszy jeszcze ta cielesność, ta cielesna natura. My nie grzeszymy permanentnie, ale niestety może się nam zdarzyć. My się nie czujemy dobrze, kiedy zgrzeszymy. Ale wiemy, kiedy zgrzeszymy. Bo znamy Słowo. I to Słowo mi mówi. Człowieku, tu powiedziałeś coś niewłaściwego. Może coś na żonę się zdenerwowałeś, może na dzieci, a może dzieci na rodziców, jeżeli są wierzące.
I my to od razu wiemy. Brudzimy ręce i nogi. Już nie całego siebie. Jesteśmy zbawieni. Jesteśmy przyobleczeni szatą sprawiedliwości Chrystusowej. Tą białą szatą. Ale my wiemy, że żeśmy zgrzeszyli. I wiemy, co z tym mamy zrobić. Wiemy, że mamy grzech wyznać. Oby nie było tak, jak tam Jakub kończy, że przeglądamy się w Słowie, a potem odchodzimy i zapominamy, co nam Słowo powiedziało, jak my wyglądamy. No powiedzcie, bracia i siostry, czy nie jest tak, jak źle postąpimy? Czy to w stosunku do domowników? Czy w ogóle cokolwiek, że się źle z tym czujemy? Bo Słowo nam o tym mówi, żeśmy postąpili niewłaściwie. Czy widzicie, jak to jest ważne? Bo my przystępujemy do służby. To my głosimy krzyż Chrystusa. To my tworzymy społeczność. Kapłani tu w środku mieli ze sobą społeczność. To jest obraz tej społeczności, jeżeli to są ludzie wierzący. To tylko wierzący głoszą krzyż Chrystusa. Niewierzący tego nie potrafi. Bo on nie zna tej prawdy o krzyżu. Żeby nie przystępować do tej służby, zatrzymując grzech, mając brudzone ręce i nogi. Kiedyś byłem na takim spotkaniu, podobnym jak tu. I byli wykładowcy. Jeden wykładowca prawie kończył, potem miała być krótka przerwa, a po nim miał następny. I kiedy ten skończył, ten następny zniknął. Nie było go. A wtedy jeszcze komórek też nie było. No i co tu teraz robić? No on miał mieć następny wykład. Trochę w konsternacji czekamy. Nie minęło pół godziny, pojawił się. Gdzie byłeś? Myśmy tu w stresie. On mówi taką historię, opowiada. Słuchajcie, bracia. Kiedy tu przyjechałem, kiedy wyjechałem z domu, pokłóciłem się z żoną. Powiedziałem jej kilka przykrych słów. A teraz tu miałem przystępować do służby pańskiej i miałem zwiastować krzyż Chrystusa. I nie byłem w stanie. Musiałem pojechać do domu i załatwić tą sprawę. Pamiętajmy o tym, bracia i siostry. Bo ja tu mogę zrobić piękne wrażenie. I powiecie, ale facet naprawdę wierzący. A w domu mogą domownicy płakać z powodu mnie. Nie mówię, że tak jest. Nie jest tak. Dzięki Bożej łasce. Ale tak może być. Możemy udawać jednym przed drugim, że wszystko w porządku. I przed ludźmi zrobimy wrażenie. Ale Boga nie oszukamy. Jeszcze raz przeczytam tą końcówkę. Okadzi. To jest 30 rozdział, 20 wiersz. Gdy wchodzić będą do namiotu zgromadzenia, obmyją się wodą, aby nie umarli. Również gdy będą przystępować do ołtarza, by służyć Panu, spalając dla Niego ofiarę ogniową, obmyją wtedy swoje ręce i nogi, by nie umarli. To jest poważne słowo. To będzie dla Niego i dla Jego potomków wieczystym przepisem po wszystkie ich pokolenia. A więc Bóg nie odstąpi od tego postanowienia. Tak to powinno wyglądać. Czy widzicie, drodzy bracia i siostry, jak wiele nam te dwa elementy mają do powiedzenia? Tu przy krzyżu, tu przy ołtarzu, mowa o krzyżu. Grzesznik dostępuje odkupienia. Oczyszczenia krwią Chrystusową. Tu przy kadzi uświęcenia, oddzielenia od świata. Wiecie, w rzeczywistości Bóg to tu pokazuje jako takie oddzielne, ale to jest jedno wydarzenie, to się dzieje w jednym czasie.
kiedy przychodzisz do Chrystusa z pokorą. To jest jeden ciąg wydarzeń. Wyznajesz Mu swoje grzechy. Doznajesz oczyszczenia. Jesteś świątynią Ducha Świętego. Doznajesz oddzielenia, uświęcenia. Jesteś dzieckiem Bożym. Należysz do Chrystusa. Jesteś Jego własnością. Oto symboliczne znaczenie kadzi i zawartej w niej wody. Pochyl mi głowy, chciałbym zakończyć modlitwą. Ojcze, jesteśmy Ci wdzięczni za ten przekaz, jaki zawarłeś dla nas w przybytku. Jesteśmy Ci wdzięczni, że Ty nam otwierasz oczy na ten przekaz. Jesteśmy Ci wdzięczni, że Ty już tam, dawno temu, w Starym Testamencie, jak to nazywamy, ten obraz zawarłeś. Ty wiedziałeś, że będziesz musiał dać swojego Syna, który będzie cierpiał za nas grzeszników. Tyś to zapowiedział i nie cofnąłeś się przed wykonaniem tego. Tyś tego dokonał. Obyśmy studiując ten temat byli zbudowani, że w takiego Boga wierzymy, który to, co powie, to dla nas jest fundamentem. Możemy się tego uchwycić. Chwała niech będzie Tobie, Ojcze. W imieniu Pana Jezusa. Amen.